sobie pewna lubnianka, żyjąca spokojnym życiem emerytki, ciesząca się swoją rodziną, a najbardziej długo oczekiwaną wnuczką. Pojechała ją odwiedzić w czasie wakacji. Kiedy powróciła do domu, bardzo odmieniło się jej życie, albowiem podczas jej nieobecności do mieszkania wtargnęli nieproszeni goście. Mieszkanie zostało ograbione z najcenniejszych dla złodziei przedmiotów. W czasie porządkowania tego bałaganu po gościach odnalazła rzeczy, które dla niej mają inną wartość, bardzo sentymentalną. Dzięki nim odświeżyła wspomnienia. W czasie swoich szkolnych lat, jako nastolatka, zbierała fotki ulubionych aktorek i aktorów. Wklejała je do notatnika akademickiego. Wklejała także fotki piosenkarek i fragmenty ulubionych piosenek. Tak właśnie portmonetka to fotki z tamtych lat. Teraz modne są t-shirty ze zdjęciami dawnych gwiazdorów, więc wszystko co piękne to przetrwa. Kupując letnie porządki w domu, znalazła batystową koszulkę dla swojej pierwszej córki. Te kwiatuszki na kołnierzyku są dziełem jej mamy, która miała talent artystyczny. Ta koszulka poleży u niej jeszcze trochę. Przechowuje ten przedmiot jak relikwię. Pokaże ją wnuczce, a może odda do muzeum? Jest to przykład, jak zmieniła się moda w garderobie wieku niemowlęcego. Pojawiły się ubranka z dzianiny, która jest przyjemniejsza w użytkowaniu przez maluszka. A propos muzeum. Jej córki żartują sobie, że mama mieszka w Izbie Pamięci. Chyba mają rację. Mało jest jej domu współczesnej nowoczesności. Więcej przedmiotów z dawnych lat, które są rodzinnymi pamiątkami. To ma także swoje minusy, bowiem one zawracają przestrzeń i wymagają szczególnej konserwacji. Druty i włóczka. Dzięki nim powstało dużo wyrobów. Były to kompletne ubranka dla córek, czyli sukieneczki, sweterki, spodnie, czapeczki i tak dalej. Potem, kiedy były starsze, robiła z włóczki także ubranka dla ich lalek. Przy robieniu na drutach towarzyszyła jej zawsze ulubiona muzyka i filiżanka z kawą. Kawa to dla niej szczególny napój. Najlepiej smakuje kupiona w filmowym sklepie z najwyższej półki jakościowej, ziarnista. Pije ją świeżo zmieloną w kawiarce, lekko posłodzoną białym cukrem lub miodem. Na co dzień oczywiście pije kawę kupioną w osiedlowym sklepie, rozpuszczalną. Jej ulubiony, sprawdzony i praktyczny gadżet. To jest saszetka
na klucze, którą dawno temu uszyła dla swojej starszej córki. Wtedy miała właśnie takie warkoczyki. Teraz dzieci noszą u kluczy na smyczach. My też czasami, ale wtedy nosiło się je na szyi. Korzysta z tej saszetki, podróżując z małą torebką, bo obecnie w jej torebkach dużo miejsca zajmują okulary. To robienie na drutach, często nocami, ma swoje konsekwencje. Wieczorowa suknia jej córki, która jako studentka bardzo lubiła pokazywać się w niej na tańczonych imprezkach. Zostawiła tę suknię u niej jako już nieatrakcyjną, z przekazaniem do oddania. Ale ona przechowuje ją nadal, z nadzieją, że moda powróci, a może jej córka zmieni zdanie, co nam, kobietom, często się zdarza. Chce być nowoczesna. Uczy się angielskiego. Ponieważ w czasie szkolnej edukacji uczyła się innego języka, efekty tego nauczania są takie sobie, ale marzy. Podobno marzenia się spełniają. A ten szal, on ma dla niej szczególną wartość sentymentalną. Dostała go od siostry. Ich drogi się rozeszły, rzadko się widują, ale zawsze, kiedy za nią tęskni, przytula szal. Państwem swoją refleksją. Otóż myślę sobie, że każdy z nas ma pasję, hobby, zainteresowania i przynajmniej jeden talent, a może więcej. Może jeszcze o tym nie wiedzieć, bo są nieodkryte. Aby tak się stało, potrzeba spokoju, osoby obok, a najbardziej potrzeba dużo wiary w siebie, czego serdecznie Państwu życzę. Bo jeśli ja chcę kochać, to już jak należy. Bo kto nie całkiem kocha, ten wcale nie kocha. Lecz kochać to się wiązać, a ja muszę w drogę. I nie możesz się nawet o to na mnie gniewać, że cię całować nie chcę, że pieścić nie mogę,
bo chcę iść coraz dalej, coraz głośniej śpiewać. Przez ciała świerków i topoli, przez rozgwar mgieł, przez oddech roli, przez snopy zorzy pełne złota, idzie mój srebrnopióry ptak, tęsknota. Idzie milcząca i powoli, po ludzkich pragnień smutnej doli. I przez zawojów krwawe wrota, mój srebrnopióry ptak, tęsknota. Idzie skrzydlaty, sennie, wolno, przez wrzosy leśne, zieleń polną. Idzie w porządek zawieruszeń, kładzie się na ludzkie dusze. I w ból serdeczny, w łzy ją miota, mój srebrnopióry ptak, tęsknota. Mój mąż, moja wielka miłość, Marek Nowicki, 1941-2013. Mężczyzna na swej drodze spotkał dziewczynę, Bóg obdarzył ich miłością. Stworzyli rodzinę i z tej miłości zrodziła się wspaniała córka Anna. A kiedy dorosła, rodzina się powiększyła i doczekaliśmy się kochanego wnuka Michała. Jak to w życiu bywa? Są radości i są smutki. Każda rodzina to przeżywa. Kochana Marysiu, jestem w fabryce i korzystam z dostępu do komputera. To jest okazja do napisania listu do ciebie. Wiem, że bardzo martwisz się stanem zdrowia naszego małego wnuka. Wierz mi, że ja również mocno przeżywam tę chorobę. Lecz czy martwiąc się położymy w ten sposób Ani, Michałowi czy Bartkowi, trzeba mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Natomiast jeżeli zajdzie taka konieczność, to na pewno zrobimy wszystko, by Michałowi pomóc. Twój mąż Marek. Do ciebie list na komputerze, bo tak będzie bardziej czytelnie, a również trening w pisaniu. Minął już tydzień, jak jesteś daleko i pomimo, że często słyszę twój głos w słuchawce, to w domu jest pusto i zbyt cicho. Ania pilnuje mnie zgodnie z twoimi zaleceniami, przywozi mi jedzonko, czasami Michałka, często dzwoni. W pracy jest ponura atmosfera. Ponieważ pan z Growisu przysłany do przeprowadzenia jakichś zmian kadrowych, wypytuje się kolegów, brygadzistów, mistrzów, kierowników, kadry. Ludzie podpuszczani na siebie plotą różne rzeczy. Całe szczęście, że ja jestem przed możliwością odejścia na emeryturę. Dziś byłem w kościele Salezjanów na zakończeniu obchodów 75-lecia obecności zakonu na Kalinie. Była uroczysta msza święta, którą celebrował arcybiskup Życiński, wygłosił homilię, odsłonił i poświęcił tablicę pamiątkową. Wróciłem do domu o 13:30 i zaraz przyjechał Bartek i zabrał mnie na obiad. Był rosołek, kotlecik, ziemniaczki i fasolka szparagowa. Na deser kawa i szarlotka pychota. Po 16:30 Bartek jechał po klienta i przywiózł mnie do domu. Zacząłem pisać ten list. Lecz pisanie to nie moja specjalność. Jutro zaczyna się jesień, długi wieczór, zimne, samotne noce i ta 500 kilometrów odległość od ciebie. Mam nadzieję, że pobyt w Szczawnie poprawi twoje zdrowie i przyjedziesz jak nowusieńka. Michałek, jak dowiedział się, że jedzie do sanatorium, to od razu był krzyk: nie jadę. Dopiero jak dowiedział się, że jedzie z mamą lub tatą na parę początkowych dni, a potem z babcią Marysią, to już jest bardzo zadowolony i opowiada wszystkim, jakim będzie kuracjuszem. Pokazałem mu na mapie, gdzie leży Szczawnica,
Zobaczył, że to niedaleko od Zakopanego, więc pojedzie do Stasikówki. To już na razie tyle mojego pisania. Przesyłam moc całusów i pozdrowień. Czekam na odpowiedź. Marek, mąż. Nasze małżeństwo przetrwało 45 wspaniałych lat. Mój mąż miał w swoim życiu wiele pasji. Nie byłam o nie zazdrosna, starałam się w nich uczestniczyć. Uwielbiał jeździć motorem, był pasjonatem samolotów, samochodów, kochał podróże. Ale pierwszą pasją i najważniejszą to była jego praca. Praca, której poświęcił prawie całe swoje życie, bo przepracował 54 lata w jednym zakładzie pracy, to jest w fabryce samochodów ciężarowych, Wydział Elektrociepłowni. Mogę powiedzieć, że na równi stawiał swoją pracę razem z rodziną. Ale niejednokrotnie ta praca brała górę nad rodziną, ponieważ kiedy w fabryce była awaria, to mąż pracował dzień i noc i wracał dopiero do domu wtedy, kiedy pracowały wszystkie turbiny, kiedy do domu wpłynęła ciepła woda, było centralne ogrzewanie, a zakłady dostawały energię elektryczną. W wieku 34 lat mój mąż przeszedł zawał serca i bardzo musiał uważać na swoje serducho i oszczędzać je. Często też, jak bywaliśmy u znajomych, to śmiał się i żartował, że w domu mamy klimat umiarkowany, ponieważ ja pracowałam w Chłodni Lubelskiej, a mąż pracował w elektrociepłowni. Kiedy wyjeżdżał służbowo albo w celach zdrowotnych przywoził z wyjazdów bardzo dużo widokówek z życzeniami, z opisami. Przywoził dużo pamiątek. I właśnie taką jedną pamiątkę, którą bardzo często słucham i daje mi wiele radości, to jest właśnie ta muzyka nagrana na wycieczce w Pradze. Dużo zachodu kosztowało to mojego męża, żeby zdobyć to nagranie i żeby przywieźć je swojej kochanej żonie. A jest to muzyka wykonana na szklanych naczyniach, częściowo wypełnionych wodą. Serdeczne pozdrowienia z uzdrowiska przesyła Marek. Wracam w niedzielę 28 stycznia. Już mi bardzo chce się do domu i ciebie. To jest właśnie Praga. Serdeczne pozdrowienia ze słonecznej Pragi przesyła Marek. Pięknie, ale drożej niż u nas. Bardzo dużo całusów dla ciebie i dzieci. Serdeczne pozdrowienia przesyła Marek. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało. I byłbym cichym pomiędzy cichymi, jednego serca i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak wierzę, że żądam za wiele. Ja nie pozostawałam dłużna i odpisywałam mu na jego listy, na jego piękne widokówki. Cześć kochanie, pozdrawiam cię z samego rana, godzina 6:15. Szykuję się do pracy. Ania śpi razem z pupilkiem. W czwartek, jak przyszłam z pracy do domu, to na obiad dostałam zupkę pomidorową z kluskami, cielęcina pieczona w sosie śmietanowym i pyszna szarlotka. Obiad był wspaniały. Widzisz, jakie mamy dobre i zdolne dziecko? Wysyłam ci te dwa kotki w koszyczku. Jeden to ja, a drugi to twoja córka. Będą ci mruczały same przyjemne rzeczy. Jeden do jednego ucha, a drugi do drugiego. Bo
bo Ania kłóci się ze mną, że nie daje mi z tobą porozmawiać. Całuję i ściskam cię mocno, pa kochanie. Ten smutas to ja, bo nie ma swojego pana. Cześć. Kochał podróże mój mąż. Nieważne było, czym podróżuje, motorem, samochodem czy samolotem. Byle zwiedzać świat. Tą pasją zaraził całą swoją rodzinę. Jego praca zawodowa oraz zaangażowanie w klubie sportowym Motor zostało wyróżnione odznaczeniami. Za długoletnią pracę otrzymał dwa odznaczenia. Jedno w 1976 roku uchwałą Rady Robotniczej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie zasłużony dla FSC. Roku decyzją dyrektora fabryki samochodów w Lublinie odznaczył długoletni pracownik FSC Marek Nowicki. W 1984 roku Ministerstwo Hutnictwa Przemysłu Maszynowego odznaczyło mojego męża brązową odznaką za zasługi rozwoju przemysłu maszynowego. I prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie w uznaniu za zasługi wniesione dla rozwoju ziemi lubelskiej Marek Nowicki otrzymuje honorową odznakę za zasługi dla Lubelszczyzny. Kiedy Lubelska Elektrociepłownia obchodziła 50-lecie swojego istnienia, został wydany album z historią i rozwojem elektrociepłowni. Mąż otrzymał ten album z dedykacją. Pan Marek Nowicki, przyjemna i konstruktywna jest współpraca autora z osobą, która praktycznie poświęciła całe swoje życie zawodowe rozwojowi firmy. Dziękuję panie Marku za pomoc i proszę czuć się współautorem opracowania. Ponieważ tak jak mówiłam, mój mąż był pasjonatem sportu motorowego. I tutaj jest zdjęcie, gdzie fabryka prezentuje 1 maja 1906 roku gokart konstrukcji Janusza Basińskiego wyprodukowany w lubelskiej fabryce. I tu jest również zdjęcie mojego męża, który siedzi właśnie na tym gokarcie. W 1967 roku mój mąż odbył fantastyczną podróż komarem do Francji. I tu jest właśnie w albumie zdjęcie pod wieżą Eiffla, gdzie mój mąż siedzi na komarze, a obok jest prezentowany żuk, który był produkowany w lubelskiej fabryce samochodów ciężarowych. Poniżej jest następne zdjęcie, gdzie drużyna motorowa wybrała się do Perugii i tam została wyróżniona. To było w 1968 roku i mąż przyniósł stamtąd takie prezenty. Piękny talerz, wypisany,
Kiedy i gdzie, w którym roku, 1968, Perugia, Federacja Motocyklowa Italiana, czyli Włochy, i otrzymał taką piękną pakietkę, którą można przyczepić do motoru. Mąż przez te 54 lata pracy zdobył olbrzymią wiedzę i doświadczenie. I tą wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzielił się ze swoimi kolegami. Wykorzystywał w pracy, pełniąc funkcję jako doradca z zarządu spółki. Służył radą i doświadczeniem właścicielom tej spółki. Jeszcze do roku 2012, ponieważ wtedy mój mąż już definitywnie odszedł na emeryturę. 30 marca pożegnał się z zakładem pracy, pożegnał się z kolegami i otrzymał od swoich kolegów taki album. Szlaki marzeń. Najpiękniejsze trasy podróżnicze świata. Z dedykacją. Wszyscy w pracy cię żegnają, gratulacje dziś składają, aż im zazdrość błyszczy wokół, bo od pracy masz już spokój. Nowy czas i nowe życie. Spędzaj teraz znakomicie. Porzuć troski i zmartwienia. Jest tak wiele do zrobienia. Ale tą wolnością i swobodą mąż się cieszył tylko 5 miesięcy. Nie zdążył już zrealizować swojej żadnej podróży. Lekarz postawił diagnozę 2 października. Nowotwór złośliwy wątroby. Zaczęła się walka. Zaczęła się walka z chorobą. Dom, szpital, dom, szpital. Ale niestety mąż nie wygrał. 9 chemii. I walkę przegrał. I kiedy leżał już tak ciężko chory, pyta się mnie, masz klucze? Pytam się, jakie klucze? No masz klucze. Ale jakie klucze? No masz klucze od elektrociepłowni? I faktycznie, po jego śmierci znalazłam klucze. Znalazłam klucze, które do żadnego zamka nie pasują. No i podejrzewam, że to są jakieś tam klucze od elektrociepłowni. Mój mąż kochał swojego wnuka.
odszedł 14 lipca 2013 roku, a wnuk w marcu kończył 18 lat i zrobił pierwszy egzamin swój, to prawo jazdy. Dziadek byłby bardzo z niego dumny. Cytując księdza Twardowskiego, śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Pozostają po nim buty i telefon głuchy. I faktycznie został mi telefon mojego męża, ale nie z buchy, ponieważ jest tu nagrany koncert, którego słuchaliśmy, będąc w Chorwacji na wczasach. Był to koncert zespołu, który przyjechał do Chorwacji z Budapesztu. Thank you.